Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Grand Theft Auto Online i muszę wam powiedzieć, że chyba wam się spodobały wyścigi w moim wykonaniu, bo pod ostatnim odcinkiem, gdzie miałem przejść dwa razy pierwszy z rzędu, pojawił się kolejny challenge od Krzyśka Playgames 78, który polega na tym, że mam być chociaż trzeci, na trzecim miejscu w wyścigu na motorach, z samolotami i jeszcze z samochodami do tego i zebrał bardzo szybko 5 lajków już. No więc dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, to właśnie postaram się zrobić podium 3 razy w 3 różnych rodzajach wyścigów. No dobra, no to najszybciej będzie poprzez dołączenie do akcji, więc akcje. Dołącz do akcji, dołącz do wyścigu. No jestem teraz skazany delikatnie na random, ale spokojnie. No mam nadzieję, że się uda wszystkie 3 rodzaje. Ewentualnie później, jeżeli ten pierwszy będzie, powiedzmy, samochodami, to będę mógł głosować później na samoloty, a później na motory. No ale jak to wypada w demokracji? Mam tylko jeden głos, nie więcej. No i też troszeczkę zwiększyłem odległość od mikrofonu, bo faktycznie w tych pierwszych odcinkach delikatnie buczał. Verified, wyścig motocyklowy. Dobra, czyli najpierw odhaczymy sobie motorki ewentualnie, ale też widzę, że kurde. Jeżeli będzie dwóch kolesi, to challenge, też ta część challenge, a ta jedna trzecia, o kurde, będzie completed, ale nie. Już mamy tyle osób, że niestety moje bycie na podium stoi pod wielkim znakiem zapytania. Gdzie jest Solwax, cholera? Dobra, no to powiedzmy, że mamy wszystko, rangi niezbyt wysokie, ale już pewnie niektórzy mają poulepszane te motocykle. Ruch liczny, wyrównanie, cień aerodynamiczny, to jest powłączane. Ale nie ma niestandardowych motorów? O kurde. Pan WTCL52 coś tam sobie blubla przez headset. On nie jest świadomy tego, że tej ziom nagrywa właśnie jakiś odcinek. No dobra, uruchamianie sesji. Dobra, co tam? Sanchezik? Nie. Ej, kurde, tylko Sanchezy? O kurde, no dobra. No ale Sanchez to jest motor, który posiadam w swoim garażu, więc w sumie najbardziej mam obczajony właśnie ten model. Ale serio, nie mogę swojego w takim wypadku? I teraz pytanie, czy mikrofon wyłapał moje burczenie w brzuchu, bo ej, co jak co, ale jestem zadowolony bardzo z tego mikrofonu. Wyłapuje naprawdę dużo, ale czy nie za dużo? Kasa na zakłady. Czemu tylko 1400 na zakłady? O kurde, dobra, no to 400. Żeby została mi okrągła kwota później na koncie i dobra. Trzeci, minimum. Lepiej drugi, a już najlepiej pierwszy. Co trąbisz, kurde, nie dobra, też słyszycie jak ciskam gałkę, też trąb. Jak oszalały, ej, gdzie tutaj trzeba jechać? O kurde, dobra, go! Poszedł! Ej, tylko w dół. O shit! Co się dzieje, nie? Jaka to jest masakra, przecież w dół wąwozu, wzdłuż strumyka, cholera, dobra, cicho, nie jest źle, ej. Nie jest źle! Jeżeli chyba, że coś ominę tutaj. Zaraz. Liczę, że nie. Orzesz! Tak jest, przejechałem. Dobra. Ooo! No! Fuck. No jedź, kurde! Ten ale się przebił. Pięknie. Ej, dobra, troszeczkę ten się zagmatwał. Jest szansa dla mnie. Widzę tutaj moją szansę. No wypieprzaj tej! No albo dasz mi jechać w swoim tunelu aerodynamicznym, albo nie. Ej, co on, kurczę, tak raz szybciej, raz wolniej, nie wiem, co on dozuje gazem, czy hamulec, kurde, wciska? Ja tam nie wiem. Dobra, ostry w prawo. Oooo, fuck, bardziej ostry niż myślałem. Kurde, o co małym zaryw w bandę, a zarycie w bandę to jest gleba. Ej, nie jest źle, naprawdę nie jest źle, nie chcę zapeszyć, nie chcę wykrakać, ale jeżeli w tym wyścigu jeszcze nie wywalę się o nic, a nie wiznie przypieprze, no to hardkorowe pierwsze miejsce już na samym początku, tylko później muszę dorwać samoloty i samochody jeszcze. No ale tak jak mówię, z tym może być problem, bo to czasami jest po prostu jeden gruby random. Dobra, w lewo, ale nie po drodze. O kurde. Dobra, czyli tutaj rozumiem, chęchami, tam gdzie wysycha strumyczek. Jest, dobra, udało się. Je. No fa... Dobra, na szczęście nie trzeba przejeżdżać bezpośrednio przez te strzałki. Można delikatnie obok, ale delikatnie, bo coś mi się wydaje, jeżeli tą odległość od strzałeczki bym zwiększył, powiedzmy, do 2 metrów, a nie metra, to by było gorzej. Fuck. Aaaa! Shit! Ale dobra, pamiętajmy, jakby co, drugie i trzecie miejsce też jak najbardziej spoko. Chyba, że tam bym się drugi raz wywalił.
Dobra. Nie, nie jest źle, nie jest źle. Przy okazji teraz mam gościa z przodu, tylko króliczka, który pokazuje, którym mam dokładnie jechać. No jakby tego mapa nie robiła, nie? Oczywiście. Nie. Ale go kurczę, wywiało do przodu. Niedobrze. No dobra, lepiej zawsze gonić pierwszego, niż gonić ostatniego. Znaczy przedostatniego, będąc ostatnim. Ej, już meta? No! Dobra. 1/3 challenge'a completed. Jeszcze 2/3 pozostają. Ej, żołądek, spoko, ja rozumiem, że jeszcze się nie jedliśmy. Ej, ale ty mi takich numerów nie rób. Chcesz być znany jako żołądek burczący? Czy ten, co potrafi wytrzymać 100 ciosów na bebech? Nie no, żaden żołądek nie potrafi. Mięśnie brzucha już bardziej. Mental Mason 86. Ej, nie, coś nowe gesty się pojawiły, czy coś? Dobra, ale 400 baksów oczywiście w błoto. Aha, tylko ja i koleś z pierwszego miejsca postawiliśmy. Moment. Ten z pierwszego nie postawił na siebie, bo też widziałem, że miał stratę. Bodajże $500. Kurde. Dobra. No to w takim wypadku czekamy. Ej, Chief? Obserwuje? No to niech dołączy. Chief Maciej, no ej. Rozumiem, że sobie zmieniłem status na life'ie na zajęty, no bo jestem zajęty. Bo coś mi się nie wydaje, żeby bardzo... Nie, nie deathmatche, nie, nie, nie. Powtórka? Też nie. Ja jestem za odświeżeniem sesji, jak najbardziej. Wiem, że ustawiłem sobie status na zajęte, ale to tylko dlatego, że uważam, że wyścigi ze znajomymi w trakcie trwania challenge'a, to tam nie ma uczciwości zbytnio, obiektywizmu. Zawsze byście mogli ewentualnie pozwolić mi wygrać. Kurczę. Jak? Od pustynia? Cholera, nawet nie wiem, czy to są motory. Zamknięty terenowy tor. Cholera, dobra, liczę, że samochody może ewentualnie. Ej, ale też jazda ciurkiem to na pewno były samochody. Dobra, prosto w dół, nie powtórka. No dobra, jest tam rodzaj wyścig, ale zamknięty tor motocyklowy. Cholera, znowu nie wyłączę dźwięków w telefonie, no pięknie. Wzdłuż nurtu. A, no dobra, no mam nadzieję, że będzie, może wybrać auta. No inaczej, jeżeli to będzie wyścig motocyklowy i będzie możliwość wyboru na przykład jakiegoś łazika, czy czegoś w tym stylu, no to mam nadzieję, że mi to podhaczycie pod samochód. GTA Online, nowy Enos Huntley S wchodzi do gry. Nie, to już kiedyś czytałem, ale nie zdążyłem. Dostępny do kupienia za pośrednictwem Legendary Motorsports bierze udział w nowym wyścigu Życie na Szczycie, domek na wzgórzu. Dobra, są jakieś nowe wyścigi? Spoko. Im więcej, tym lepiej. Ja już naprawdę, pewnie gracze PC-towi nie mogą się doczekać, ale jak już się doczekają, to pełen pakiet od razu, nie? Jest i Chief! Aaaa, witam! Halo! Hello! Ej, no mam nadzieję, że on czai. No nie, no motocykle znowu! Shit! Tutaj to może zamienimy to... Znaczy nie, no nie mogę, kurczę, teraz bez konsultacji z autorem challenge'a, czyli z Krzyśkiem. Nie mogę zmieniać challenge'y, no ale może zamienimy to na 3 wyścigi po prostu na podium. No bo tak jak mówię, to jest totalny random. Ja mogę stworzyć co prawda sesję i pozapraszać ludzi, ale no nie mam pewności, że ktoś zaakceptuje. No inaczej, Maciej powinien. I wręcz wnioskuję, żeby to zrobił, ale no kurde, w dwójkę wyścig, no to pa. Mogę jechać ostatnia, a zarazem będę drugi. Idealna sytuacja dla mnie, ale też delikatne oszustwo. Takie naciąganie zasad. Tak samo jak teraz bym musiał naciągnąć. Z tym 3 razy na podium. Nie no, nie mogę nic innego, tylko Sanchez. No nie, kurde, to szlak trafi. Dobra, zielony. Sprung Extreme, starcie. Dobra, niech będzie. W ogóle Chief, który ty jesteś? Chyba ten w czerwonej koszulce, tak mi się wydaje. Ha, dobra, zaraz to sprawdzimy. Będę mógł postawić siano. Kontynuuj zakład. 300 na Chiefa. Bam. Niech się czuję wyróżniony, nie macie. Tej, 133 wygrane, 201 przegrane, widzieliście tą statystykę? Ktoś tu jest faktycznie rajdowcem. Dobra, a w takiej sytuacji ja jestem kim? Też rajdowcem? No, wątpię. Jeżeli chodzi o biegi, to jestem wręcz triatlonistą, ale... Czy aż tak często się ścigam? Chyba nie, a w ogóle czemu startuję z przodu? Co za handicap? Dobra, spoko. Będą się mogli trzymać moich tyłów. Raz, dwa, trzy. Go! No i za wcześnie. A dobra, ten ale tutaj ruszył. Jest i Chief. Siema, szefie, jednak dobrze wywnioskowałem. Czerwona koszuleczka, niezmiennie. Dobra, wo. Kurde, czemu się zatrzymał?
Aha, dobra, no ale nie wiem teraz, czy zaliczamy ten wyścig w końcu, czy nie, bo jeżeli nie zaliczamy, to nawet mógłbym tutaj przegrać, ale moment, tam było coś pod rząd? Chyba nie, ej. Taka delikatna luka w challenge'u. Dobra, trzymajmy się za nimi. Tu, nie wiedziałem, czy był tunel aerodynamiczny włączony, ale liczę, że tak, o kurde. No, nie wierzę. No bo w sumie, nie wiem czemu się dziwię, takie rzeczy zdarzają mi się nagminnie. Ale dobra, tutaj widzę jakiś grubszy przypał się dzieje z prawej strony, więc może na ręcznym! Ale głupotę odwaliłem teraz. Dobra, tutaj na dół. Ale się rozproszyli tam, widzieliście to? Dobra, na 8 jestem piąty. Może zaraz kogoś doścignę. Nie wiem, no Chief, czy ty specjalnie zwalniasz teraz? Żeby być bliżej mnie. Ja rozumiem, że się lubimy, nie? Ale nie aż tak. Nie no, spokojnie. Byłem u ciebie w mieszkaniu. Byłeś u mnie pod prysznicem, kurde. Znaczy, ja u ciebie pod prysznicem, ale ty pod niego wszedłeś, no. Życie. Zdarzył się taki fail, niestety. The gayest thing I ever take a part of. Czyli najbardziej gejowska rzecz, w jakiej brałem udział. No w GTA. Nie, dobra, ale nie, może nie rozmijajmy się na to najbardziej gejowskich rzeczy. Przed jedną z bardziej gejowskich rzeczy jest teraz to, że mam na sobie różową koszulę. Znaczy wszystkim mówię, że złostosiowa, no bo taka faktycznie jest, no ale mężczyźni nie rozróżniają takich kolorów. A koszulę dostałem w prezencie, więc powiedzmy, robię dobry uczynek względem osoby, która mi tą koszulę kupiła. No a też poza tym, ej, nawet nie wygląda w niej źle. Co nawet skomplementował ostatnio mój kumpel. Weird. Trochę dziwne. Czy muszę teraz patrzeć krzywym okiem na mojego kumpla, który właśnie ten komplement wystosunkował w moim kierunku? Nie! No przecież on ma dziewczynę. Dobra przykrywka. Do bycia kryptogejem. Vaginosceptykiem inaczej. Ej, drugi? Jest dobrze. Naprawdę jest dobrze, ale nie, no kurde, ten wyścig nie może być zaliczony, no bo to już będzie drugi, motocyklowy, a teraz miały być samochody, ale w nawiasie mam napisane super samochody, to sobie nie trafię super samochodu, to też przypał, słabo. Może zróbmy faktycznie tak, że trzy wyścigi, a ja zrobię co w mojej mocy, żeby to były wyścigi różnych rodzajów, różnych typów. Czyli już dwa razy były motocykle, to teraz, nie wiem, no Krzysiek, nie wypisałeś tam jeszcze skuterów wodnych, łódek, czy innych tego typu rzeczy. No ale dobra, te trzy rodzaje. O te trzy rodzaje tobie chodziło, postaram się, żeby były, ale jakby co, drugi wyścig do challenge'a moim zdaniem już zaliczony. Ej, no postawiłem na Macieja i przegrałem. Maciej był szósty. I nie głosuję, czemu? Ja rozumiem, że to 50 punktów reputacji już tobie nie jest potrzebne ze 135 rangą, no ale... Paluszek dać to nie jest nic złego. Zależy komu i do czego, i w jakim celu. Dobra, nie rozkminiajmy się na temat, gdzie może wejść palec ewentualnie. ej, jak? Dock and Roll? Romantyczna historia, bogata dziewczyna z Rockford Hills i pracownik docków z drugiej strony. Kurde, nie dałem rady przeczytać, no. Kanion. Muszą przelecieć pod trzema mostami. Tak! Cholera, tak! Maciej! If you know what I mean, no come on, no nie paintball, no ludzie, no nie paintball. O, no tam jest akurat samoloty są i jeszcze trzeba przelecieć pod mostami, no czyli to co ja robiłem parę challenge temu i dosłownie parę, bo dwa albo jeden. Nie no dobra, albo trzy, cztery. No dobra, ale jak tam udało się? No pewnie nie, no ja tylko jeden głos tam zasunęłem, cholera, no. No i Dinka podobno słaba, tak jak ja mówiłem, Maciej mówił jeszcze wy w komentarzach, dzięki za te informacje przedwczesne. Nie kupię, po prostu nie kupię Dinki, jeżeli będę kupował jakikolwiek motor. No ej, serio, najbardziej z tych wszystkich to mi się podoba albo ten mega turbo ścigacz, nie wiem jak on miał Binka bodajże, no ale też Akuma się dobrze spisuje na trasie. Paintball, no kurde! Nie, no, mogę z tego wyjść. Naprawdę to nie jest dzisiaj w treści mojego challenge'a w ogóle, nie? No jest Chief. Cholera, no mogę postrzelać sobie z nim chwilę. No dobra, trochę fanu ewentualnie. Jak gruntka paintball przy brzegu. Cześć, a jest gdzieś Rojo. On lubi strzelać do siebie kulkami z farbą. I do swoich widzów też przy okazji. Na paintballu z Rojem. Nie wiem, nigdy nie byłem, nie wybieram się. Jakoś... Strzelanie do siebie z
pistoletów na kulki wypełnione farbą, no nie należy do moich ulubionych czynności, najbardziej zarazem interesujących, ale w sumie może kiedyś z grupą znajomych. Dobra, stawiam 500 baksów na mój team. Jest Chief ze mną? Jest i Chief, dobra, zróbmy tak. Haha, salut Chief, siemka. Nie, trzaj bazę, o co chodzi? Nie no, na pewno nie będę startował z SMG, dajcie mi bezkolbowy, który jest lepszy? Dobra, bez kolby? Nie no, lubię mieć kolbę, bo aby co można gościa wykończyć w krótkim dystansie. CQC, jak to Solid Snake lubi robić w Metal Gear Solid 3 Snake Eater? Close Quarters Combat. Czyli jak to zrobić w krótkim dystansie, w sumie najkrótszym z dystansów, żeby pokroić gościa. I powiem wam, bardziej niż karabin szturmowy przydaje się wtedy nóż. W połączeniu z pistoletem. Zresztą Snake miał taki fajny chwyt, że trzymał jednocześnie pistolet i nóż. I nóż wystawał poniżej, powiedzmy, rączki od pistoletu. Całkiem nieźle to wyglądało. I też Snake, powiedzmy sobie szczerze, nieźle wymiatał. Tylko The Boss, oczywiście, poklepała go. Ale moment, serio? My strzelamy kulkami teraz? No to jedzie się schować gdzieś indziej. Siema Chief. Może za beczką. Come on! Aha, kurde, beton. Dobra, dobra, dobra. Raszuj! Ej, jest, brawo Chief. Gratulacje. Zabiłeś pierwszego uba. Ej, dobra, muszę się troszeczkę zbliżyć. Jednocześnie do ekranu i do mikrofonu, więc może mój dźwięk, też mój głos ulegać delikatnym zmianom, ale... Dobra, rasz. Od osłony do osłony. From cover to cover. Ej, dobra, ale tutaj się nie będą spodziewać mnie, pewnie. Shit. Dobra, jestem. Pytanie, czy ktoś mnie widzi? Moment, kurde, ale gdzie oni są w ogóle? Tam gdzieś czają? Nie wiem. Ale co, no muszę tam biec. Chyba. Ej, widzę go. Gdzieś tu? Oh shit. Dobra, zdradziłem swoją pozycję jak cholera. No ale cóż, co z tego? Myślisz, że się wychylę? Ej, on jest tam w dziurze, nie? Czy to są granaty? Ja rozumiem, że paintball, ale może mam granat wypełniony farbą. Gdzie jest mój reload? No właśnie. Nie, ale serio są? To kurde, witam. Witam, dzień dobry. A, źle rzucony, kurde! Snajpom jeszcze! No kit. Nie, dobra, widzę, Chief, musisz naprawdę na swoich barkach donieść zwycięstwo tej drużyny, bo ja póki co tylko ginę. No ale w sumie to było moje pierwsze spotkanie z ekipą z drugiej strony, powiedzmy. Dobra, za daleki ten rush. Oj, za daleki ten rush. Za bardzo zarushowałem. Fuck! Z tej strony. Trzy. Dobra. No, kogoś tam zabiłem. Jak fajnie, jak miło, jak przyjemnie, ale... To jest jeszcze jeden. Aaaa! VIP Evolution, no jasne. Tutaj, tu, kurde! Przeładowanie akurat, no nie, no nawyki z Call of Duty, nie? Jeden, dwa kile i przeładowanie. Tylko, że tam miałem perki specjalne, które przyspieszały ten proces, a tutaj tego nie mam. Dobra, mała drużyna prowadzi, to prowadzi znacznie. No nie, no już teraz trochę mniej. Tam? Gdzieś? Coś? Jakoś coś? Nie, cholera, dobra. Mam czas na przeładowanie, ale chyba na nic więcej. Tam snajperzy już czają pewnie. Teraz nawet nie mogę czubka głowy wychylić, ewentualnie. Przyraszować tam, albo... No cholera, tylko tam wchodzi w grę. Dobra, koleś, no cover me, to czy... Cover fire! Shit, no strzelaj po prostu! Nie, dobra, hit. Jest. Dobra, ej, idzie z tej strony? Tu się gdzieś czaisz? Koleżko? Ej, dobra, ja go nie widzę, autentycznie go nie widzę, więc może... Snajpom trochę lepiej. No, tak się spodziewałem tego właśnie. No ale mój team dalej prowadzi. No tylko przypominam, kurczę, to nie jest ten challenge. To nie jest to. Dobra, delikatny rush. Shit, nie tam gdzie kurczę David Hasselhoff siedzi. Tam na pewno nie. Ja bym coś nie kojarzył Davida Hasselhoffa. To jest jeden z pierwszej tej domyślnej obstawy Baywatchu, czyli Słonecznego Patrolu. Zdanego na polskiej antenie, chyba na Polsacie leciał bodajże. Dobra, on tam snajpi, nie? Pieprzona, no ej, ło! O kurde! Dobra, no mówiłem, że snajpi faktycznie to robi. Dobra, seria przegranych, no dzięki, że mi to uświadomiliście. Ja bym sam kurde nie wiedział. Dobra, szybko. Ale tylko, że jestem tutaj tak wystawiony na strzały, nie? Tak wystawiony.
Ale serio, no, tak chamsko wystawiony. No wszelkie możliwe strzały, no właśnie. Ale przynajmniej wiem, gdzie on stoi. I wiem, gdzie biegnie. Biegnie w moim kierunku. Dobra, będzie bliżej. Może go teraz sięgnę. Dobra, przytul się. Możesz kogoś namierzyć? Nie, nikogo. Dobra, usuń się stąd. No kurde, no tak, to się nie przytulaj. No przecież tam był, widziałem. Ale to chyba był mój. Nie, dobra. Co tam? Może będzie chciał mnie obejść? Z tej strony? No, ale czemu tak blisko się przytulasz? Aaaa! Kurde, gdzie on był? Nie, dobra, bo się zaczyna robić niefajnie. I to tylko dlatego, że mam dwa kile ledwo. Dobra, rush. No, kurde. No i z tej strony, no nie. Ale słabiutko, piecho, słabiutko. Widać, bardziej nastawiłeś się w dzisiejszym odcinku na wyścigi niż strzelanie. No dobra, to jest dobra kryjówka. Delikatnie się wychylić. Bam! No kurwa, bam! No, na! Świetnie. Jak za grobu, przepraszam bardzo, to co ja? Shit. Słabo. Okej. Ale tutaj gdzieś go widziałem, tam biegnie, nie? Może faktycznie snajpić ich. Cholera, dobra. Nic nie widzę, nie? A nie mogę tak stać długo. Chyba jeszcze raz. Ale ktoś go posłał do piachu. Chief, ale mi go ściągnęłeś. Ale świetnie, o to chodzi. Teamwork przede wszystkim. Ej, jak? Za Chiefa 250? A mogę? Nie, ja nie chcę. Nie. Ja tego nie będę robił na pewno. Ej, kolego. Kolego! A niech cię szlak, nie? Dobra, ile mam? Nie mam naboi? Oh shit. Dobra, może być to. Ja, ale my tutaj do 30 zabójstw, no to pięknie. To muszę spiąć dupę, mówiąc kolokwialnie. Wypatrzyć kogoś. Ewentualnie może gdzieś tam. Też nie mogę stać w ten sposób za długo. Dobra, to jest obczajka z tej strony. Oho, super obczajka. No, może faktycznie. Gdzieś tu? Czyli to głowa? No! Nie lubię tego. Jak mnie wszyscy zabijają like a bitch. Tak nie powinno być. Oh shit. Dobra, jeden. Chowaj się, kurde, chowaj się! Dobra. Świetnie, zdradziłem swoją pozycję. Wcale nie o to mi chodziło. Wcale. Cholera, widzę, jak tam biegnie, nie? No! No przebiegaj wreszcie! No nie, on jest tutaj delikatnie z lewej, no nie. No, co ty, jak ty tam mierzyć? Gdzie on jest? Tu? Za tym? Czy nie? A nie, dobra, nie mogę tak stać, jak łoś. Ale co, no musimy Gusenbergiem wymiatać teraz. SMG, no ale trudno. To ten lepszy rodzaj SMG, powiedzmy. Ej. Mój team, nie mój team? Chyba mój team. Ale kurczę, to... Oh, shit! Aaaa. Dobra, krótki dystans, shotgun. No nie. No, ale tamtego jednego udało mi się posłać do piachu, na szczęście. Ja, ale to byłby fail. Ten drugi trim ma troszeczkę łatwiej. To nie tylko dlatego, że ja jestem w tym przeciwnym, ale też dlatego, że mają więcej osób do zabijania. Okej, nie, to latające papiery. Dobra, spoko. Ja, no trzeba śniadanie jakieś chyba zjeść. Pilnie. Ej, dobra, ten biegnie. Pewnie ktoś się wychyli do niego. Albo i nie. No kurde! No! Pięknie. Znaczy pięknie to było za pierwszym razem, piechot.
No! A, dzięki, że ten koleś mnie delikatnie wypchnął za narożnik. A, trudno, dobra. Na szczęście to nie był Chief. Ale Chief widzę bryluje. Był tam na pierwszym miejscu, czy mi się tylko wydawało? Ładnie, ładnie, ładnie. Ej, moment, moment, moment. Gdzie ja kurde jestem? Czemu w takim słabym miejscu? Dobra, cicho, cicho. Tam ktoś był. Uo, tu, tu, tu. No co się tam wczytuje ten teren? Ja pierdzielę, nie? Okej. Okay. Siano podniosłem za kogoś? Wow. Gdzieś tam. Gdzieś tam ktoś się niecnie czai. Nie, tam, dobra, szybko snajpa. No jak ty... Słabo. O ja, serio? Aż tam są? Niemożliwe, pewnie to jest za budką. Ej, 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 ej! Więc koleś powinien mieć ksywkę Achilles, nie? Bo trafiłem go centralnie w piętę. Ej, tam coś? Tam, tam, tam? Ło, 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 ale się wychylił! Ale się wychylił teraz. Dobra. Która strona? Która strona? Lewa czy prawa, koleś? Lewa czy prawa? Left or right? Left or right? Right. Dobra. Fuck. Dobra, pójdzie na lewcie. Się wychyli, mimo wszystko. No. Dobra, ale teraz to jest pojedynek na refleks, typowo. Kurde, no. Akurat spojrzałem, nie, bo muszę też patrzeć na minimapę, czy on przypadkiem się nie przemieszcza na lewo. No i dostał to, no właśnie. Dobrze, że udało mi się osłonić jakiegoś zioma. Zwycięskie zabójstwo! In your face, bitches! Woo! Nie, dobra. 11090 wpadło. I nowa ranga, niedługo 50. No, Chief, no. Gdzie jest twój morderczo-lamowy salut? No, przypominam, to jest standardowy gest dla Super Lam. Dobra, zagłosujmy, że dobrze było. Oczywiście więcej razy zginąłem, niż Chief zginął tylko raz. Ej, nie, dobra, to teraz oklaski dla Chiefa. Nie, naprawdę, powymiata. A dajcie właśnie wyścig, 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 godziny szczytu. Może być. Cokolwiek. Byleby samochody albo samoloty. Oh shit. No, o co mabym popfiltr sobie zrzucił? Bo pewnie zestaw jest taki sam, nie? Krzesło na kółkach do tego. Narzuta położona, później jeszcze poduszka na narzutę, na poduszkę jeszcze karton. Popfiltr zamocowany do oparcia krzesła. No i tak działamy, nie? I krzesło ustawione oparciem w stronę okna, które jest po lewej stronie, dlatego, żeby jeszcze dodatkowo tłumiło dźwięki z zewnątrz. Ej, pogasi Zentoro? Ej, 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 wygląda nawet fajnie, ale jak z Maciejem ostatnio gadałem, podobno nie jest aż taki dobry. Podobno. No albo właśnie jest aż taki dobry, tylko ja źle zapamiętałem po prostu. Jest wyścig? Jest! Godziny szczytu. Więc tak, Solwax zostawiony, auta sportowe, no ale kurde, tu mam w nawiasie super samochody, no aaa. Shit, no i co teraz w takim wypadku? Nie no, Krzysiek, sorry, sorry, ale musisz iść teraz na ustępstwa. I tak w sumie tak patrzę na tą karteluszkę i ej, naprawdę, jak jeszcze nie było zasady, że kto więcej lajków zdobędzie, no to nie miałeś praktycznie żadnego, sorry, żadnego challenge'a. A teraz to co drugie jest od ciebie, nie? Od ciebie, od Kamila Świdergoła. Ej, dobra, ale wszyscy chętni. Jak szyby limuzynowe mogę sobie kupić? Czyli ten maksymalnie przyciemniane. Czyli jak się zatrzymam na czerwonym świetle, to nie będzie widać, czy jestem mężczyzną nawet, czy kobietą, nie? Kompletnie nic nie widać. No dobra, z punktu do punktu sportowe, no dobra, trudno. Naprawdę, jak mówiłem, Krzysiek, musisz iść tutaj na ustępstwo, to nie będą super samochody. Nie mam na to dużego wpływu, musiałbym być hostem. A nie jestem. A jeżeli też mamy zdobyć więcej niż dwóch innych graczy, którzy ze mną by jeździli, żeby ten challenge miał w ogóle sens, no to musimy pokładać nadzieję w innych. No i właśnie, sportowe, ta klasa. Ej, ale moment, czy ja nie mam przypadkiem swojego własnego? No nie Elegi właśnie. Alfa, Carbonzara, Comet, Coget, Feldzer, ten, Jester. O, Jester słabo. Wow!
Masakro? Ładnie. Rapid GT. Masakro lepiej, ale kiepskie hamulce. Sultan, no porąbało was, że Sultanem będę jechał, no nie no, masakro. Kolor czerń, nie, dobra. Ekipa, dokładnie, będzie kolor ekipy, salucik. Jeszcze machnijmy, siemka. I jestem gotowy. Zakłady. Nie, jak Maciejowi tak dobrze idzie, to może na siebie jednak. Bo lepiej mu idzie jednak w meczach niż w wyścigach. Dobra, ready. Jestem gotowy. Jak 3000 poszło w zakładach aż? Czy to jest kwota, jaką mogę zdobyć? Bo tego nie wiem. A widzicie, to też jestem rajdowcem. Ja wygranych tylko 12, 38 przegranych. No ej. Nie, 36. Sorry. No i tak niewielka różnica. I tak wiadomo, że jestem do kitu rajdowcem, jeżeli już. To jak ten, który w każdym wyścigu rozbija samochód. Ale jedzie szybko, bardzo szybko. Ehe. Dobra, tutaj widzę, ktoś ma pół lepszane delikacje. Ale ktoś wybrał taki sam zielony jak ja. Ale znowu startuję w pierwszym rzędzie, praktycznie pole position. Go! Do kitu. Wow, ale odsadzony już. Już na starcie, ale przypominam, w treści challenge'a jest powiedziane tylko tyle, że mam być na podium. Wow, i deszczyk, nie? A ja mam słabe hamulce. Oj, ale zarzuca. Wow, co to było? Nie, dobra, nieważne, dobrze się o niego nie rozbiłem. No nie, no ziom! Dobra, udało się jakoś wyprowadzić auto z poślizgu. Jakiś fajny driftik wleciał, ale kurde, właśnie. To jest najniższa pozycja, na jakiej mogę przejechać, więc tego trzeba wyminąć. Fuck, dobra, przejechałem, ale co z tego, nie? Back, no wciskam back! No wciskam back, kurw! No nie, no to czym się tutaj, kurde, respawnuje auto z powrotem na trasę do jasnej cholery, no? No nie tędy, kurwa, dzięki, nie? Tu! Ja pierdzielę, nie? Już ich nie dogonię. I nie, jeszcze za wcześnie, żeby mówić challenge failed, jeszcze za wcześnie. Beton, nie? Wciskałem ten pieprzony back, to kurde, czym się respawnuje auta? Nie, jeszcze kraksy. Sam sobie, nie? Sprawiam. Nie, dobra. No to widzę, ten odcinek się skończy wcześniej niż planowałem, bo myślałem, że to będzie aż godzinny materiał dzięki temu deathmatchowi, a tak właściwie paintballowi. Tu widzę, że sfailowany już przy drugim wyścigu. Cholera, no. No chyba, że zaliczamy tam ten drugi motocyklowy też do challenge'a, to będzie trzeci i mój wkurw sięgnie apogeum dosłownie, sięgnie zenitu, to będzie epicentrum wkurwu, za przeproszeniem. Nie, ogólnie za dużo wulgu w ostatnio idzie, nie podoba mi się to. Nie, rozumiem, że nie powinienem się ograniczać, no bo jak będę się sam hamował, no to te materiały też będą mniej wyraziste, no ale ej! Przecież mam na tyle władzy w swoim mózgu i w swoim języku, żeby oszczędzić wam tych wulgaryzmów niepotrzebnych, ale wybaczcie, niektóre są potrzebne po prostu. Dobra. Więc teraz spokojnie już, naprawdę. Mistrz Zen. I tak dalej. Wejdziemy spokojnie na zaszczytnym piątym, kurde, miejscu. No, chyba, że uda mi się... No, Chief kończy pierwszy! nie, ja nie postawiłem na niego. Ja właśnie na niego nie postawiłem, nie? Nie wierzę. Ale pewnie miał stuningowane auto. No, no przecież tego nie zahaczyłem, nie? Ej, dobra, cicho, jest jeszcze szansa, żeby tego wyprzedzić? Ej, mała jak... Kurczę, nie powiem co, ale... Nie, raczej nie. Zobaczcie, niestety nie, jedna pozycja piąta. No dobra, kochani, no to oficjalnie challenge. No niech się pojawi tego, który skończyłem, żeby było na pewno, że failed. No, challenge, tak jest. Failed. Z takim czasem po prostu się nie dało, ale nie, też tam ładna wyjebka poszła, nie? W trakcie wyścigu. No dobra, kochani, ja w tym miejscu się z wami żegnam, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! No jeszcze spójrzmy tylko, czy się cieszy ze zwycięstwa. Bo, piechol, no. Jaki fail. Ale dobra, dam łapę w górę jeszcze i kończę. Na razie, hej.